Jest to film o autyzmie i fascynacji wodą. Woda na nas wszystkich oddziałuje jak magnes. Jest zabawna i kojąca. Wyobraź sobie, że zanurzasz się w gorącej kąpieli albo pijesz szklankę zimnej wody w upalny dzień. Spróbuj sobie wyobrazić, co wtedy czujesz. A teraz zwiększ te doznania o 100 razy, a będziesz dokładnie wiedział, jak czuje się dziecko z autyzmem, gdy jest zanurzone w wodzie. Dzieci z autyzmem mają większą potrzebę kontaktu z wodą i przebywania w jej pobliżu niż większość z nas. Woda daje im radość, wyciszenie i zdolność do słuchania, a nawet uczenia się. Kontakt z nią to najlepszy uścisk dla takiego dziecka oraz sprawdzone i skuteczne źródło terapii. Przyczyną wielu objawów u dzieci autystycznych jest integracja sensoryczna. To dzięki integracji sensorycznej rozumiemy, organizujemy i w odpowiedni sposób odczuwamy bodźce sensoryczne z otoczenia i ciała. Problemy związane z integracją sensoryczną obecne są w podwrażliwej i nadwrażliwej reakcji dzieci z autyzmem na zmysł przedsionkowy, propriocepcję, dotyk, słuch, wzrok i węch. Aby zrozumieć związek między autyzmem a fascynacją wodą, musimy najpierw zrozumieć nieprawidłowości sensoryczne występujące w autyzmie. Wiadomo, że autyzm wpływa na przetwarzanie sensoryczne w mózgu. Dotyczy to bodźców obejmujących zarówno pojedynczą, jak i multisensoryczną integrację. Bodźce wielozmysłowe wymagają użycia więcej niż jednego zmysłu do zrozumienia otoczenia. Zdarza się na przykład, że czytasz z ust jakiejś osoby w głośnym pokoju, aby lepiej ją słyszeć. Dzieci z autyzmem natomiast mają trudności z przetwarzaniem tych bodźców. Trudniej jest im łączyć ze sobą różne bodźce, aby stworzyć ogólny obraz otoczenia. Typowe zaburzenia sensoryczne u dzieci z autyzmem obejmują zarówno nadwrażliwość, jak i podwrażliwość na bodźce czuciowe, a także silne zachowania zmysłowo-poszukiwawcze. Związek między autyzmem a silnym zainteresowaniem wodą jest częściowo spowodowany niezdolnością do przetwarzania wszystkich zmysłów naraz. Skutkiem tego jest przeładowanie bodźców, które z kolei zadziwiają dziecko i prowadzą do silnych zachowań sensorycznych. Specjaliści odkryli, że
Dzieci z autyzmem wykazują silniejsze zachowania zmysłowe niż dzieci neurotypowe, co może wyjaśniać obsesję na punkcie wody związaną z tym zaburzeniem. Pierwszy przygotowaliśmy się z nabojami. Ona mogłaby takie rzeczy robić godzinami. Rzucać albo kije, albo szyszki, kamienie do wody, żwirek. Wszystko. A dzisiaj po raz pierwszy mamy, nie wiem, chyba 300 naboi. Zobaczymy, czy wszystkie wykorzysta. Robin Moore, angielski profesor, w swojej książce o znaczeniu natury i ogrodów w terapiach dla dzieci pisze tak. Szum płynącej wody, łąki polne i życie sąsiadów mają ogromny wpływ na społeczne i psychologiczne zachowania uczniów. Odgłosy ptaków i barwy motyli w najbliższym otoczeniu mają pozytywny wpływ na dzieci. Bardzo ważne jest, aby dzieci z ASD kontaktowały się z naturą w celu czerpania korzyści poznawczych, psychicznych, fizycznych, społecznych i emocjonalnych. Dlaczego autystyczne dzieci są zafascynowane wodą? Częstym zjawiskiem u dzieci z autyzmem jest fascynacja wodą. Coś w tym lśniącym, płynącym, chłodnym płynie zdaje się wzbudzać ich zainteresowanie. Nawet dla nas woda jest czymś wyjątkowym. Co jest lepsze niż siedzenie na plaży lub przy basenie w ciepły letni dzień? Nie trudno zrozumieć, że woda nas przyciąga. Ale co takiego jest w wodzie, co powoduje tę obsesję u dzieci z autyzmem? Fascynuje ich nie tylko przebywanie w wodzie, ale wszystko, co jest z nią związane. Oglądanie, dotykanie, a nawet picie. Is he lost forever?
Can he steal him never? Oh, will he find his treasure? Or will he die Państwo, nie musimy wszystkich dzisiaj wymarnować, wiesz? Możemy zostawić w domu na następny raz. Kiedykolwiek by to nie było, nie? Co ty na to? Auć! Jaki jest więc związek między autyzmem a obsesją na punkcie wody? Uważa się, że fascynacja wodą w autyzmie wynika z silnych bodźców zmysłowych, jakie daje nam woda. Są to bodźce wzrokowe, dotykowe, słuchowe, a nawet zapachowe. Woda dostarcza niezwykłych wrażeń wizualnych, od wielkich fal oceanu po bezruch spokojnego jeziora. W otoczeniu basenu przekrzywione kolory i pofalowane linie dna zapewniają ciekawe wrażenia dla każdego dziecka. Doznania są potęgowane dzięki załamaniu światła i ruchowi wody. Zastanawiając się nad wizualnym aspektem wody, łatwo zrozumieć związek między autyzmem a jej atrakcyjnością. Są też wszystkie inne zmysły. Dźwięki płynącej rzeki lub rozbijającego się oceanu przemawiają do każdego. Zapach słonego morza lub wyraźny zapach chlorowanego basenu sprawia, że myślisz o tym, jak fajnie jest przebywać w pobliżu wody. Poczucie fizycznego przebywania w wodzie jest również niesamowitym bodźcem sensorycznym. Delikatne kołysanie się wody otaczającej twoje ciało, uczucie nieważkości, jakie daje woda, a także uczucie rozpryskujących się fal rozbijających się o twoje stopy. Czy potrafiłeś sobie w tej chwili wyobrazić to uczucie? Dla dziecka z autyzmem, z nadpobudliwymi zmysłami, doznania te mogą znacznie wzrosnąć, tworząc jedno niewyobrażalnie niesamowite doświadczenie. Łatwo zrozumieć więc, dlaczego dzieci z autyzmem mają wrodzoną fascynację wodą. Woda jest jedną z najskuteczniejszych terapii dla dzieci ze spektrum, ale z drugiej strony dzieci te są skłonne do wędrowania i oddalania się od swoich rodziców i opiekunów w poszukiwaniu miejsc, w których czują się dobrze. Mają tendencję do zbliżania się do zbiorników wodnych, takich jak strumienie, stawy, jeziora, rzeki czy zbiorniki retencyjne. Zjawisko to nie jest do końca zrozumiałe, ale badacze zajmujący się tym zagadnieniem uważają, że niektóre dzieci ze spektrum autyzmu znajdują w wodzie ukojenie nieprzyjemnych stanów emocjonalnych, takich jak uczucie napięcia
czy lęku. Dlatego nauczanie dzieci autystycznych bezpiecznego korzystania z wody w młodym wieku nabiera szczególnej wagi. Przekonanie dziecka, by trzymało się z daleka od czegoś, co sprawia mu ogromną przyjemność, nie jest łatwe. Nie możemy odmawiać im tej przyjemności. Postarajmy się je nauczyć, jak bezpiecznie wchodzić w interakcję ze źródłem ich fascynacji. Był to film o autyzmie i fascynacji wodą. Love was drowned.